Witam Was serdecznie. Nadal gramy w Age of Empires 4. Under Grand Prince Dimitri, Moscow had grown rich and allied itself with old adversaries. Together, the Rus allies were ready to challenge the dominance of the Mongols and stopped paying them tribute. On the banks of the River Don, Dimitri would stake his life on being the first Rus leader to defeat the Horde in battle. Kulikovo. Arriving at Kulikovo, Prince Dimitri and his army would rendezvous with allied forces from all principalities loyal to Moscow. Together, they would challenge more than a century of Mongol dominance. Spora armia. Before the battle, Dimitri would recruit soldiers from nearby villages. Lecimy dalej. He would also ride to his allies, who were awaiting their battle orders. Okay. Lecimy dalej. Dobra. The villagers pledged all the soldiers they could spare, strengthening Dimitri's position against the Horde. Долечимо до утерас. Tak mamy. Jest jakaś droga chyba do góry, mościk. To my na mościk. My tam. Uderzajcie, a my tutaj a mamy tutaj coś do wzięcia. Pobierzemy. Ty tam lecisz. Dobrze. Tutaj wilki. Okej, załatwcie te wilki. Te wojska niech sobie powoli uderzają w tą stronę. Jesteśmy. Tutaj wejdźmy. Tu jeszcze jakiś wilczek jest. O nie, tyle wilków. Odejdźcie i strzelamy. Odejdźcie i strzelamy. Odejdźcie i strzelamy. Okej. Okay. Ile mamy złota? Wiesz to? Tam coś tu kusi. O, jesteś. The Rus discovered a new settlement, which pledged its soldiers to Moscow's cause. Okay. Tu chodźcie, wy wszyscy idziecie tutaj. Możecie pozabijać? Nie, bo nie mamy kasy za to, nie wiem. Nie. O, tu coś jest. Jadę do wioski. Wy tam do góry idźcie, coś tam może jeszcze będzie. Co tam będzie? Rzeka? River. Mołka. Dobra, nic tam chyba nie będzie. A tutaj chodźcie. Ekipa niech idzie tutaj. Mieliście to złoto? Zejdźcie na dół. Tu dostaniemy coś? Dziadka będziemy mogli robić? Nie. Nic z tego, nic z tego. Dobra. Tu mamy podejść z tego co widzę. Dobra, jakieś ulepszenie nam tu już się wkoczyło. Tu mamy przejście. Będzie to przejście prowadzić gdzieś na dół.
Dmitri delivered the battle orders to his allies. They would take up position on the Smolka River fords and ready themselves for the enemy's arrival. With a loyal army assembled, Dmitri began the march north to meet the enemy in battle. Tu jest jakieś miejsce. Mamy. Nie potrzebujemy więcej chyba tu złota. Bo po co? Czy do góry chodźcie, chodźcie tam. A, nie wiem czy to ich rozdzielać, razem puszczać. Wszelkich jednostek jest. Jakbyśmy tak troszeczkę puścili ich tutaj do pomocy, a pozostali już. Chodźcie na środek. Chodźcie tutaj. Tutaj coś podkrył. O, tu coś jeszcze jest do wzięcia. O. Gdzie tam jesteście? Kołci. Chodź tu jeden. Odbierasz tam. Wy tutaj podkrywajcie, czy coś tu jest. Nic ciekawego nie ma. Ej. Układam, że środkiem najmocniej pójdzie, ale może się mylę. Może z prawej. Zobaczymy, tu na prawo możemy przeskoczyć w miarę szybko. Dmitri would oversee the battle with his own detachment of fighters, moving to support any ford crossing that seemed at risk of being overwhelmed. O, wilki, nie dobrze. As Mongol war drums sounded through the fog, Dmitri and his men steeled themselves for the arrival of the horde. Dobra. Bijać. Konie tam na łuczników. I leczymy się. Czemu tych nie atakujecie? Pomagać tam. A tutaj jakaś nie była za duża armia. Okej, wracamy. Dajcie radę. No. Wracać. The Rus were emboldened by this first small victory and stood firm on the Smolka River. Ready for the enemy's next attack. O, pierwsza runda dopiero. Aha, mamy wspierać. Może tam. O! Civilians from the province, although unable to fight, vowed to construct defenses for Dmitri. Tam wyślijmy. Should he need to fall back from the northern fords? A będziemy się cofać? Teraz czy później? Bo nie, bo jeszcze nie teraz. Tutaj stójcie. O! Dmitri's allied villages had finished constructing a line of defenses, which Dmitri could choose to fall back to if he lost the fords. Szybko. No, do przodu. Cofać się. Się wycofajcie. Dobra, druga runda poszła. Tutaj trochę i dużo było. Wycofajmy się. Chodźcie tutaj. Dobra, się leczą.
Jeszcze 8. Pięknie się tu leczycie. O, ty jesteś tutaj, tak? A, dobra, to jest ta po prawej stronie. A ty tutaj wyżej. O, co teraz tu będzie największy atak, czy tu pierwszy po prostu? Ty chodź tam niżej, czemu cię nie polecili? Dobrze, tutaj pomagać. Ty tu leczysz. No to wy tam nie idziecie, no ja cię... Pomagać, pomagać. Oj, tutaj trochę chyba kicha wyjdzie. Pytam. Pytam pomóc. Dobra, chyba tu już nic z tego nie będzie. O, dobrze. Co teraz się będziemy wycofywać? Dmitry and his Rus allies held the forts and eliminated the Mongol vanguard. While the enemy regrouped after the initial skirmish, the prince ordered the Rus to fall back to the hilltop defenses behind them. Wycofujemy się, rozumiem, dobrze. To się wycofujemy do tyłu. Nearby Rus provinces mustered additional forces to Dmitry's side. Tu nie wzięliście tego. Chodźcie. Weźcie. Ty miałeś to wziąć. Dobra, gra się zapisała. O, uderzają teraz. Czwarta brygada uderza. Gdzie tutaj? Pierwsi idą. O. Przejdzie tam ktoś dalej. Tam pomagać. Tam. Wycofać się, wycofać się, wycofać się. Pomagajcie tutaj. Okej. Chodźcie tu na środeczek, leczcie się. In planning to face the horde, Dmitry had called upon a cavalry detachment to stage an ambush. He received word that his reinforcements had begun to arrive and bided his time for the right moment to call them to battle. Ile mamy jednostek? 138 nam zostało. Tak jakby tutaj trochę zostawić tych. Piąta runda. No, dobra, my tamtych nie ci sobie tam niech zostaną. Dobra, wy pierwsi idziecie na ostrzał i lecimy. Tam idźcie. Wyładować, dobra, tam pomagajcie. Tam pomagajcie. Tu pomagajcie. Chodźcie na dół. Pomagajcie, pomagajcie. Dobra, tu już nie ma co pomagać, wracać. Tam pomóżcie. Dobra, wracamy. Ile zostało? 138.
wieku 35. No. Na razie straciliśmy 3 jednostki. Co tam mamy na dole? O! Tym się jeszcze raz wycofywać. Tutaj dajmy sobie trochę tych jednostek. Kontent atak, tamten będzie bijał. Tu sobie stańcie. O nie, 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 szybko, 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 tu. I tam szybko. A wy tu szybko. Chodźcie szybko tu. Szybko pomóż tam, pomóż tam. No, wycofujemy się. Jeszcze atakuje chyba, nie? Do 35 mieliśmy. No, 7 jednostek straciliśmy tym razem. Dobra, chyba jeszcze się nie wycofujemy. Żadnego ulepszenia ciebie nie weźmiemy. Chodźcie tutaj. Skołci też będą walczyć zaraz chyba. Tu będziecie walczyć. Dobra. Tutaj trochę jednostek musimy zestawić. Kilku koni. Musimy tutaj sobie stanąć. Katapulty, najgorsze katapulty, no nie. Lecimy. Pięknie. Gdzie tam pomagać? No nie, no co wy tu? Wy tu katapulta. Szybko tu wracamy. Pomagać, pomagać tam. Dobra, 7 rund się udało. The Mongol numbers dwindled as the Rus struck down their ranks. Seeking an even stronger position, Dmitry ordered his forces to fall back to the Don River, where his allies had constructed new defenses. No dobra, to się wycofujemy. The cavalry detachment was in position and waited for Dmitry's signal to strike. Ej, do góry. I tam jeszcze będziemy mieli tom. Kawalerię, no przywołamy, żeby z tyłu i zaatakowała. Ej, to też będzie dobry pomysł chyba. Dobra, już niewiele nam zostało. Może wy tutaj. Wy tutaj. Okej, oni tam idą z tyłu. No, mamy kawalerię przywołać. No, rozwalcie. Dmitry saw his opportunity and called in the full force of his cavalry. This was his chance to ambush the unsuspecting enemy. Dobrze, dobrze, tutaj sobie załatwimy. I mamy już 8 rundę, praktycznie będziemy mieli wygraną chyba. Nie, tu nam zostaje 3 zginęło. Tak zginęło. Dobra, wy tam sobie pójdziecie, a my was z tyłu weźmiemy tą kawalerią. Ogień krzyżowy będzie. Dobra, idziemy tu z tyłu. Wy musicie tam uderzyć na tamto.
Wybywacie tu, a reszta ciśnie tu. O tak, o to chodziło. I lecimy. Musimy sobie w krzaczkach się schować. Kilka jednostek. Kilka jednostek też sobie zostawmy. Coś tutaj. Stały nam jeszcze dwie rundy. Co on tu uderzają? Dziewiąta. Przygotowujcie się, wojnie! Gotowi będziecie, wojnie! Tu, nie, nie, nie. Nie, uciekać. Lecimy. Odejść wyżej. Pomagać tu, a wy tu. Dobrze, tutaj chyba dziewiąty. Już zakończony atak. Okay. Stała decydująca bitwa chyba. Ile tu mamy tego wojska? Do 67. O, tam jeszcze mamy. I więcej mamy. Konnica do tyłu. I się leczycie. Ostatnia decydująca runda. Trochę niżej. Katapulty mają i to całkiem sporo. Chodźcie tutaj na boczek do lasu. Tutaj. Tutaj, tutaj. Kropnie tam. Tutaj. Katapulty. Tu, tu. Tutaj. Gdzie tu mam leczyć? Palić to. Dobrze. Tu tych załatwcie. Wy tych. A gdzie by tam? Zamiast pomagać to. Dało się. For the first time in over 100 years of subjugation, the armies of the Rus defeated the Mongols in battle. For 3 days and nights, Prince Dmitry buried the fallen in the fields of Kulikovo. He became known as Donskoy, the victor at the River Don. Na dzisiaj to tyle. Jeśli odcinek się spodobał, zachęcam do subskrypcji kanału, zostawienia łapki w górę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.